Wszystkich już w domu. Witam wszystkich jeszcze raz w moim podsumowaniu. Pokażę, co udało mi się kupić na giełdzie. Udało mi się kupić figurkę z porcelany Royal Dux, konia i cały karton lalek. Teraz lalki tu powyciągam. Pan chciał za lalkę 5 zł kolekcjonerskie. Ja powiedziałem, że biorę wszystkie i dam po 3 zł. Pan się zgodził. Kupiłem za 3 zł za sztukę. Teraz powyciągam lalki, pokażę, jakie tu lalki mamy. Razem u pana kupywałem lalki i kupywałem talerze. Na dole będą talerze. Nie wiem, czy coś zmieści na stole. Lepiej dam na podłodze. Na podłodze. Jak? Tutaj poukładam lalki. Na podłodze. Bardzo ładne lalki. Do tego, u tego samego pana kupiłem porcelanę. Pan chciał 5 zł za lalkę, tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lalek. 12 lalek, to bym dał za nie 60 zł. Ale powiedziałem, że jak wezmę wszystkie, czy da za 3 zł, pan powiedział tak, potem zobaczyłem, że ma porcelanę. To zrobiłem pakiet, jeszcze taniej mi wyszło za lalki z pakiecie. Kupiłem. To już na stole pokażę. Kupiłem płyty u pana. Kupiłem talerze Rosenthala. Kupiłem szkła Remery. Taki świecznik. Zawsze jak kupuję, to się targuję. Pokażę, co kupiłem. Kupiłem 4 płyty. 4 płyty. I filiżanki. Dobra, i przechodzimy do podsumowania moich zakupów dzisiejszych. To co na stole, reszta się nie zmieściła, lalek na podłodze, 12 sztuk. I pokazuję, objaśniam. Kupiłem u pana na giełdzie z kartonów konia. Pierw patrzę. Jest koń, ładny. Nic nie ubite, nic nie uszczerbione, w stanie idealnym. Patrzę na sygnaturę. Jest. Nie chcę wyłoszczyć. Zaraz. Patrzę na sygnaturę na dole. Jest Royal Dux. Czeska porcelana. Tu jest wycisk w porcelanie. Tutaj jest. Nie chcę wyłoszczyć. Royal Dux, czyli porcelana czeska, w stanie bardzo dobrym, wręcz idealnym. Mogę pokazać, uszy całe, tutaj wszystko też całe, nic nie ubite, nic nie uszczerbione. Tu jest naklejka jakaś, trzeba ją zmyć. Kopyta całe, wszystko całe. Royal Dux. Czyli czeska porcelana. Teraz ją zmierzymy. Wezmę tutaj, postawię coś. Można było zmierzyć. Dam na szerokokątny. Więc tak.
Za figurkę powiem, zapłaciłem 15 zł. Pan chciał za nią tyle, to nie. Ona ma do uszów 20 cm. 20 cm do uszu. 20 cm na od ogona do łap na 15 cm. Stan bardzo dobry. Później u tego pana, co kupowałem te lalki, trafiłem tą resztę, wszystko oprócz konia. Konia gdzie indziej kupowałem. Tu mam talerze. Porcelanowe. Raz, dwa, trzy, cztery deserowe. Jeden duży. Z porcelany. Rosenthal. Germany. Sanssouci. Fason Sanssouci. Dobrze pokazać, żeby było widać. Teraz przybliżymy. Na końcu dodam zdjęcia. Ich zakupów. Tu jest Rosenthal. Serb, Germany, Sanssouci, czyli Niemcy. Sanssouci. Tak się prezentują. Talerze. Małe, duże. Razem 5 sztuk. Nic nie ubite, nic nie uszczerbione. Zaraz przejdziemy do mierzenia. Duży talerz obiadowy ma 26,5 cm. Ma talerze deserowe 20 cm. Tutaj mam dwie filiżanki ze spodkami, mlecznik i cukiernica. Filiżanki wzór słomkowy. Tak się prezentują, jeszcze nie umyte. Do tego talerzyki. Spodki. Winterling. Porcelana Winterling. Tutaj to samo. Winterling porcelan. Tutaj też to samo Winterling. Wzór słomkowy, jak mówiłem. Tutaj taka sygnatura. Zaraz zobaczymy, co to za sygnatura. Tutaj dwie filiżanki są Winterlinga. Wzór słomkowy. I tutaj cukierniczka w stanie idealnym. Tak samo, tylko do wyczyszczenia. Z mlecznikiem firmy Bareuter Indisch Blau Bawaria, Germany. Tutaj tak samo, cukierniczka Bareuter Indisch Blau. Dodamy tutaj. Do tego dwa kieliszki RMR-y, które je zmierzymy. Kieliszki wysokości 11 cm, dwa. Też w stanie bardzo dobrym. Jeden kieliszek taki. Później będę sprawdzał na internecie, jak ktoś wie, niech powie, co to jest. Bo nie mogę znaleźć. Z takimi tutaj guzikami. Też tutaj szlifowany. Kieliszek ten ma
15 cm. Taki świecznik podobny do Sahary. Wysokości 8,5 cm. Transparentny. Grube szkło. Taka bransoleta. Mosiądz z jakimś tutaj, nie wiem, czy to jest kość słoniowa, czy coś innego. I cztery płyty, które kupiłem. French Affair. Sexy. W środku jest płyta. Kartki. Płyta Shaggy. Z piosenkami. Trzecia płyta Jay-Z. Izochowa. Radio LP version instrumental. I czwarta płyta Robbie Williams United. Teraz przechodzimy do lalek. Jak się nie zmieści wszystko na jednym filmiku, zrobię dwa w dwóch częściach, podzielę filmik. 12 lalek. Bardzo ładne, nic nie uszczerbione, nic nie ubite. Za lalki pan chciał 5 zł za sztukę. Ja powiedziałem za 3 zł wezmę wszystkie. Pan się zgodził, ale dokupiłem to, co jest na stole. I za wszystko razem dałem 50 zł. Lalki plus to wszystko. Talerze Rosenthala. Tutaj oprócz konia płyty. Tam porcelana. Pokażę lalki. Lalki się tak prezentują. Rude włosy. Zaraz ją zmierzymy. Lalki w bardzo dobrym stanie. Tu jedna tylko bucik ma. Bez bucika i jeden rozwalony. Tak się prezentują lalki. Zaraz je zmierzę. Tutaj cztery lalki mniejsze. Też w bardzo ładnym stanie. Buciki jak nowe. Tutaj bez bucików. Są. No i zacznę je mierzyć. Ta lalka ma 40 cm długości. Ta lalka ma 43 cm długości. Ta lalka ma 40 cm długości. Ta lalka ma 42 cm. Teraz zobaczymy te lalki. Lalka ma 40 cm. 40 cm, 40 cm, 40 cm i mniejsze lalki po 28 cm. Ta ma 28, te mają po 20, też 28 cm, tylko nogi skurczone. I przeglądam filmiki wcześniejsze z giełdy i źle podałem cenę za konia, bo za konia dałem 30 zł, pan chciał 50, wytargowałem, bo wcześniej podałem tutaj, że dałem
15 zł, a dałem 30, bo wcześniej w filmiku nagranym jest cena. Dałem 30 zł, nie 15 zł, poprawiam. Za cały karton dałem, oprócz konia, lalki i tutaj, oprócz figurki z koniem, za to wszystko dałem 40 zł plus konia 30, razem 70 zł. Myślę, że za 70 zł bardzo dobre zakupy. I do następnej soboty i niedzieli. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku poświęconego waszego czasu na oglądanie. Do następnego, cześć. Na końcu dodam jeszcze zdjęcia. Dziękuję jeszcze raz. Do następnego, cześć. Thank you.